Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 5 pytań do projektanta. Witamy serdecznie. Dziś porozmawiamy o ciemnych stronach budowy, których boi się każdy inwestor. Błędy wykonawców, unikanie odpowiedzialności kierownika budowy, niewywiązywanie się z umów i inne czarne scenariusze. Dawid, może przypomnijmy naszym widzom, że zajmujesz się nie tylko projektowaniem, ale pełnisz również funkcję kierownika budowy. Zgadza się? Jak najbardziej. Czy zdarzają się takie sytuacje, że dzwonią do Ciebie zrozpaczeni inwestorzy, że ich kierownik budowy unika odpowiedzialności na różnych etapach budowy i proszą Ciebie o pomoc? Zdarza się, natomiast coraz rzadziej. Jeszcze z 10 lat temu było to częstszą sytuacją. Aktualnie są to szczątkowe sytuacje, w których mamy do czynienia, że inwestor przez kierownika budowy jest źle potraktowany. Częściej inwestorzy mają problem raczej z wykonawcą i tarciem między wykonawcą a kierownikiem budowy, gdzie pojawiają się problemy stricte dopilnowania tej budowy. I to też się niestety nieraz zdarza, że kierownik budowy nie tyle unika odpowiedzialności, co wykonywania tych swoich obowiązków, czyli odbioru, sprawdzenia, radzenia sobie z ekipą. Trochę trzeba też stanąć po stronie kierowników budowy, ponieważ ich zadanie jest dosyć trudne, szczególnie jeżeli inwestor nie posiada umowy z wykonawcą, bądź zbyt szybko zapłaci. To jest duży problem, ponieważ wtedy kierownik budowy jedyne co może zrobić, to nie odebrać danych prac, a to powoduje, że tak naprawdę inwestor pozostaje z dużym problemem. Dawid, a jak wybrać dobrego kierownika budowy? Tak samo jak projektanta, czyli trzeba trochę osobę polubić. Z drugiej strony też istotnym jest, żeby zapoznać się z jego pracą. Dobrze, gdy jest to osoba z polecenia, a to polecenie nie polega na tym, że kierownik budowy się nie czepiał. Tak nieraz niestety można usłyszeć. Dobrze, gdy to jest osoba, która przyjeżdża na budowę, jest odpowiedzialna, chętna do współpracy, natomiast też trzeba pamiętać, aby nie stawiać jej w tej bardzo trudnej sytuacji, gdzie inwestor zapłacił, wykonawca nie wykonał lub wykonał źle i na dobrą sprawę na wykonawcę nie ma żadnego nacisku. Wtedy kierownik budowy niestety musi stanąć po stronie swoich uprawnień i prawa budowlanego, no i pracy odebrać nie może i pojawiają się problemy finansowe. Kiedy powinniśmy myśleć o zmianie kierownika budowy? Jeżeli kierownik nie przyjeżdża na budowę, to już na etapie fundamentów można stwierdzić, że jeżeli nie przyjedzie, nie jest zainteresowany odbiorem owych fundamentów, to już jest pierwszy moment, w którym należy o tym pomyśleć. Nie ma takiej możliwości, żeby klient odebrał jakąś pracę bez mojej wizyty. Nie wyobrażam sobie tego, żeby nastąpiło zalewanie fundamentów, stropu, czegokolwiek bez udziału kierownika budowy. Bywa nieraz, że klienci chcą odebrać coś na podstawie zdjęć. Nie da się. Znaczy, nasza technologia dużo pozwala na dzień dzisiejszy, ale bez fizycznej obecności na budowie uważam, że takie prace są niewłaściwie wykonane. To też jest element, w którym warto pomyśleć już o zmianie kierownika budowy. Też trzeba zaznaczyć, że nie są to częste sytuacje, gdzie następuje taka wymiana kierownika budowy. Zdarzało się w przeszłości, że klienci nasi mieli takie problemy, że kierownik budowy nie chciał przygotować dokumentów do odbioru. I to też jest pewien problem. Natomiast wtedy nie zalecam zmiany samego kierownika budowy, kiedy budowa jest zakończona, dziennik jest rozpisany. Mimo że jest to jeden z obowiązków kierownika budowy, aby to wykonał, to jeżeli inwestor chce zakończyć z takim kierownikiem współpracę, to jednak zalecam mu przygotowanie wszystkich dokumentów przez nawet jednostkę zewnętrzną, taką jak my, i na koniec przekazanie tego kierownikowi, żeby mógł złożyć dokumenty do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. A co w sytuacji, gdy na budowie dostrzegamy typowe spychanie odpowiedzialności? Kierownik budowy i wykonawca twierdzą, że czegoś nie da się wykonać, że to jest z winy projektanta. Co w takiej sytuacji może zrobić inwestor? Czy
faktycznie są sytuacje, których nie da się rozwiązać? Każdą sytuację da się rozwiązać. Problem najczęściej jest po prostu finansowy bądź nieumiejętności wykonania. Sytuację trzeba rozdzielić na dwie części. Pierwsza to jest faktyczny błąd projektowy. Jeżeli coś takiego wystąpiło, a niestety jesteśmy ludźmi i każdy błędy popełnia, zatem może się coś takiego wydarzyć, no to nie ma wyboru, jeżeli kierownik budowy sugeruje, że jest błąd, należy wrócić do projektanta. No i tu też wracamy do jakości obsługi projektu. Jeżeli ona jest na odpowiednim poziomie, to nie powinien być to kłopot. Projektant powinien to przyjąć, przeanalizować i przy współpracy zarówno wykonawcy, jak i kierownika budowy taki element poprawić w projekcie. Wspominam tutaj też o wykonawcy, ponieważ bywa, że można wymyśleć pewne rzeczy, a technologicznie po prostu wykonawca do nich może nie dorosnąć, nie posiadać odpowiednich umiejętności. Zatem dobrze, gdy to jest rozwiązywane we współudziale. Miałem kiedyś taką sytuację, akurat błąd nie był projektowy. To jest ten drugi rodzaj sytuacji, gdzie były wykonywane prace. Prace były wykonywane nad istniejącym budynkiem w bardzo trudnych warunkach w piątek o godzinie 15. Mieszkam na szczęście niedaleko tej budowy i w ten piątek stwierdziłem, że poczekam, co się będzie działo, nigdzie nie wyjeżdżam. No i okazało się, że wysokości wieńców są niezgodne, czyli płyta stropowa, która miała być ułożona, a trzeba dodać, że to była długa płyta stropowa typu spiral 20 metrów długości, musiałaby być ułożona ze spadkiem ponad 20 centymetrów. No i wtedy oczywiście najpierw zaczęła się walka, kto nie ma racji, zaczęło się udowadnianie. Inwestor na szczęście zachował się bardzo racjonalnie. Pierwsze, co zrobił, zadzwonił do mnie jako do projektanta. Jako że byłem przygotowany, zostałem też poinformowany wcześniej, że taka sytuacja będzie na budowie. Pojechałem na budowę i w zasadzie rozwiązałem problem z pracownikiem firmy wykonawczej. Na zasadzie takiej, że zapytałem się go, jakie są jego możliwości techniczne do wykonania prac. Okazało się, że ma odpowiednią piłę do betonu. Temat rozwiązaliśmy między mną a panem wykonawcą w ciągu 5, może 10 minut. I takie sytuacje też się zdarzają, że tutaj nastąpił jakiś błąd po stronie wykonawstwa. Projektant może pomóc, jeżeli jest to dobra usługa projektowa, to powinna przynajmniej pomóc. Czyj błąd był, to już nie było takie istotne. Był to błąd wykonawczy, w zasadzie kierownika budowy, który tego nie sprawdził, ale jako że sprawę udało się rozwiązać na miejscu, no to wszystko rozeszło się, jak to się mówi ładnie, po kościach. A trzeba pamiętać, że na dobrą sprawę stało 20 tirów z płytami i sytuacja, w której nie byłoby to rozwiązane na miejscu, byłaby ogromnym problemem dla inwestora, także kosztowym, ponieważ to by się nie skończyło na 100 tysiącach. Niewywiązanie się firmy wykonawczej z zamówienia, ignoracja kierownika budowy. Czy inwestor może oczekiwać pomocy tylko u projektanta, czy prawo budowlane stoi po stronie inwestora? Wszyscy w ramach prawa budowlanego, czyli inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru, jeśli takowy jest powołany, oraz projektant mają jasno określone swoje wytyczne w ramach tego prawa budowlanego, czyli swoje prawa i obowiązki. Inwestor ma prawo oczekiwać, że kierownik budowy wykona wszystkie swoje obowiązki. Tak, i po tej stronie jest prawo. Trzeba także pamiętać, że inwestor również ma swoje obowiązki. Bo to jest często tak, że my pamiętamy o tym, że kierownik budowy ma swoje jakieś obowiązki i on może odebrać, nie może czegoś odebrać, może wymusić coś na wykonawcy. Tylko jak mu odbierzemy wszystkie jego możliwości, także te finansowe, czyli nieodebranie prac, no to na dobrą sprawę kierownik budowy zostaje bezsilny. Jedyne, co może zrobić, to odmówić wykonawstwa, odebrania wykonawstwa. Miałem kiedyś taką sytuację z inwestorem, że wykonawca od samego początku prowadził pracę w sposób nienależyty, jeszcze akceptowalny, ale zdecydowanie nie mieszczący się w moich standardach.
I przeszliśmy przez fundamenty, zalecają wymianę wykonawcy, przeszliśmy przez ściany fundamentowe, zasypki gruntowe i cały czas inwestorowi powtarzałem, że należy wymienić wykonawcę. Niestety inwestor cały czas trzymał tego wykonawcę aż do momentu stropu, gdzie wiedziałem, że wykonawca nie ma możliwości, aby podołał i jeszcze przed wykonaniem takiego stropu powiedziałem wprost, że albo będę musiał odejść ja, albo wykonawca. Niestety nieraz nie ma możliwości. I tam też się pojawił taki problem, że wykonawca miał zapłacone z góry za strop. I inwestor niestety, ale w tym momencie rozsądnie przełknął to i pogodził się ze stratą. Stratą wykonawcy, stratą pieniędzy, następnie były dochodzenia i dochodzenie roszczeń, szczęśliwie była tam umowa, no ale są to niemiłe sytuacje, trwają zazwyczaj rok, półtorej, a budowa musi trwać. Jak wiemy, dużo firm i inwestorów decyduje się nadal na niepodpisywanie umowy. Czy to jest dobry pomysł? Rewelacyjny. A tak bardziej na serio, nie, to jest bardzo zły pomysł. Niestety w ostatnim roku narosło dosyć dużo budów bez podpisanych umów i jest to jeszcze do przeżycia. Warunek jest taki, że płacimy po wykonaniu pracy. Bo jeżeli płacimy przed wykonaniem pracy, bądź zaliczkujemy ją, to bez umowy nie odważyłbym się wpuścić wykonawcy na budowę. Ani mu zapłacić. Dziękuję Ci, Dawid, za rozmowę. Dziękuję. Drodzy widzowie, jeśli zaciekawił Was temat budowy, zapraszamy Was na kolejny odcinek 5 pytań do projektanta, w którym dowiecie się, jak uniknąć wielu błędów na budowie. Tymczasem zapraszamy Was do komentowania naszych odcinków i do zobaczenia.